MMA raczej nie, ale powiem ci, że nie zastanawiam się nad tym na razie w ogóle. Póki co, od momentu, kiedy podpisaliśmy tą walkę, codziennie śnię o paszy, jakby tokolwiek nie brzmiało, i codziennie śnię tylko o tej walce, nawet nie jak nie chcę. Historii jakieś, no właśnie, ale że, słuchaj, że nawet jeżeli tam dalej będzie, jestem nagi i śnię o paszy, to ja jestem przerażony. Nie, nie, wtedy w łóżku już jestem ubrany i leżę z Kają, także spokojnie, ale nawet jeżeli nie chcę na przykład jakiegoś dnia o tym myśleć, bo już po prostu no te dwa treningi dziennie i tak dalej, cały czas się tym żyje, człowiek chce trochę odpocząć od tego, to i tak są te myśli, nie? I tak śnię o tobie codziennie, bardzo, my friend. Bardzo miło mi też się zdarzają sny właśnie przed walką bokserską, jak to będzie, wyobrażam sobie i tak dalej każdego dnia. Jakoś staram sobie, wiesz, te wyjście całe przygotowanie powtarzam, jaki obca będzie, szybki czy wolny, czy będzie miał siłę na te trzy rundy, ale zawsze jak obserwuję, mówię, ta wydolność na pewno będzie bardzo mocna, więc różne scenariusze przewiduję, aczkolwiek myślę, jakbyśmy stoczyli pojedynek w MMA i by obca się przygotował dość solidnie, to myślę, że byłby bardziej mocniejszym zawodnikiem w MMA niż w boksie. Jednak ta siła, którą wiem, że jest w stanie przełożyć w ogóle pod MMA, dużo by się przełożyła, więc może rewanż, jaki wynik by nie będzie, to może w przyszłości jednak się skusi na pojedynek w MMA, aczkolwiek mamy taki friendly jakby content waleczny, ale sportowo chcemy pokazać jak najlepszej się strony, więc może kiedyś do tego pojedynku dojdzie. Jak nie ze mną, no to mam nadzieję, że Owca zawalczy kiedyś z jakimś innym przeciwnikiem i tą siłę całą pokaże swoją, że poglądałem skoki, sprinty, pobicie czasu na minutę, więc jestem pełen podziwu. No to jest bardzo chwalebna wizja, tym bardziej, że no internet też na pewno tego pragnie, ale najpierw, że tak powiem, krok po kroku, najpierw pasz.